Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku. Dziś zaproszę Państwa do zrobienia ze mną z takiej bombki z takim otworem, z której można zrobić ładny stroik. I tu Państwu pokażę, tu już sobie zrobiłam, czyli można sobie, każdy sobie oczywiście według uznania i według swoich potrzeb może sobie udekorować, tak? Moja bombka, którą tu Państwo widzicie, jest zrobiona z kordonka filot z kozia 8×3 i szydełkiem 1,75. Tu mam też mniejszą bombkę, taką szarą, i to już robiłam z takiego kordonka. To jest kordonek bardzo podobny grubością do maksimum maxi, i tu robiłam szydełkiem 1,25. I ta bombeczka ma średnicy około 10 cm, ta z filot z kozia ma około 12 cm. Ja dzisiaj również będę pracowała filot z kozia 8×3 i szydełkiem 1,75. To zaczynamy robić bombeczkę. I oczywiście zaczniemy od oczek łańcuszka. Tu mi coś się początek może obetnę. Czyli zaczniemy od oczek łańcuszka i zrobimy ich 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeżeli ktoś z Państwa robi bardzo ciasno, to proponuję tych oczek zrobić 8, tak? Bo później przez tą dziurkę musimy wsadzić balon. Ale to mówię, bo każdy z nas robi jednak inaczej, tak? Teraz zamknę oczkiem ścisłym i zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Zrobimy kolejny słupek, czyli drugi, i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Trzeci słupek i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Czwarty słupek i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Piąty słupek i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. I w kółeczku zrobimy 20 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I ja skończyłam rząd pierwszy, czyli w rzędzie pierwszym zrobiliśmy 20 słupków i wszystkie te słupki oddzieliliśmy jednym oczkiem łańcuszka. I teraz oczywiście oczkiem ścisłym, czyli się wbije w trzecie oczko pierwszego słupka i oczkiem ścisłym zamknę rząd. Teraz zrobię na tym słupku 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. I znowu 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. I 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. Czyli w drugim rzędzie na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy słupek, tylko w tym rzędzie oddzielamy je 2 oczkami łańcuszka. I ja skończyłam rząd drugi, czyli w rzędzie drugim na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy słupek i oddzielaliśmy te słupki 2 oczkami łańcuszka. No i oczywiście oczkiem ścisłym, czyli się wbije w trzecie oczko pierwszego słupka, zamknę rząd. I zrobię raz, dwa, 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek w rzędzie i to jest słupek na słupku. Tym razem zrobię raz, dwa, 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. I raz, dwa, 3 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. I raz, dwa, 3 oczka łańcuszka,
przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. Czyli w rzędzie trzecim na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy słupek i wszystkie te słupki oddzielamy trzema oczkami łańcuszka. I ja skończyłam rząd trzeci, czyli w rzędzie trzecim na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy słupek i wszystkie te słupki oddzieliliśmy trzema oczkami łańcuszka. Oczywiście zamkniemy rząd oczkiem ścisłym, czyli się wbije w trzecie oczko pierwszego słupka i zamkniemy rząd. I teraz zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek na tym słupku i na tej poprzeczce zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I na słupku zrobię słupek. I znowu na poprzeczce zrobię trzy słupki. Raz, dwa, trzy i na słupku zrobię słupek. I na poprzeczce trzy słupki. I na słupku zrobię słupek. I na poprzeczce zrobimy trzy słupki, czyli raz, dwa, trzy i na słupku zrobię słupek. I na poprzeczce trzy słupki, raz, dwa, trzy i na słupku robimy słupek. I tak już pracujemy do końca rzędu. Czyli na każdym słupku robimy słupek, na poprzeczce pomiędzy słupkami robimy trzy słupki. Ja skończyłam rząd czwarty, czyli w rzędzie czwartym na każdym słupku robiliśmy słupek, a na poprzeczkach robiliśmy po trzy słupki. Czyli powinniśmy mieć razem w tym rzędzie 80 słupków. I teraz oczywiście oczkiem ścisłym połączę rząd, czyli się w trzecie oczko pierwszego słupka i połączymy rząd. I przejdziemy do rzędu piątego, czyli zrobię na tym słupku trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w drugim zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w drugim zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w drugim zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i na drugim zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w drugim zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę słupek i w drugim zrobię słupek. I oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w drugim zrobię słupek. I drodzy Państwo, tak pracujemy do końca rzędu. I tych słupków w tym rzędzie powinniśmy mieć 40, tak? 40 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka i słupki robimy w co drugim słupku z poprzedniego rzędu. I ja skończyłam rząd piąty, czyli w rzędzie piątym zrobiłam 40 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka, ale te słupki robiliśmy na co drugim słupku. I teraz przejdziemy, oczywiście zamknę oczkiem ścisłym, czyli w trzecie oczko pierwszego słupka i przejdziemy do rzędu szóstego. W rzędzie szóstym trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek na słupku, nawinę nitkę i na tej małej poprzeczce również zrobię słupek.
na słupku słupek i na poprzeczce również zrobię słupek. Na słupku słupek i na tej małej poprzeczce pomiędzy słupkami również zrobię słupek. I na słupku słupek i na tej małej poprzeczce również słupek. I słupek na słupku i słupek na poprzeczce. 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 I tak pracujemy do końca rzędu, czyli robimy słupek na słupku, słupek na poprzeczce, słupek na słupku, słupek na poprzeczce. Tak robimy do końca rzędu i tych słupków powinniśmy mieć w tym rzędzie 80. I ja już skończyłam rząd szósty i w rzędzie szóstym na każdym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy słupek i na tej małej poprzeczce również robiliśmy jeden słupek. I w tym rzędzie powinniśmy mieć tych słupków 80. Oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd, czyli w trzecie oczko pierwszego słupka. I przejdziemy do rzędu siódmego. Tym razem zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek, zrobię słupek, ale przeciągnę tylko raz przez dwie nitki. Nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek, zrobię słupek, ale przeciągnę tylko raz przez dwie nitki. I teraz połączę te trzy słupki razem górą. Zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w kolejnym zrobię słupek, ale przeciągnę tylko raz przez dwie nitki. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku słupek tylko raz przez dwie nitki, nawinę, na kolejnym słupku słupek tylko raz przez dwie nitki i teraz połączę je razem górą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i dopiero w kolejnym zrobię słupek, ale przyciągnę tylko raz przez dwie nitki. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku słupek przeciągnę raz przez dwie nitki, nawinę nitkę, na kolejnym słupku słupek przeciągnę raz przez dwie nitki i połączę razem górą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w kolejnym zrobię słupek, przeciągnę raz przez dwie nitki, nawinę, na kolejnym słupku słupek przeciągnę raz przez dwie nitki, nawinę, w kolejnym słupku słupek przeciągnę raz przez dwie nitki i połączę razem górą. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w kolejnych trzech słupkach zrobię po słupku, ale wszystkie te słupki będę przeciągać tylko raz przez dwie nitki. I teraz połączę górą. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawinę nitkę, ominę jeden słupek i w kolejnych trzech zrobię po słupku, ale będę przerabiać je tylko raz przez dwie nitki. I teraz połączę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu ominę jeden słupek i w kolejnych trzech zrobię trzy słupki, ale łączone razem górą. I tak pracujemy do końca rzędu i takich małych motywów z tych trzech słupków łączonych razem górą powinniśmy mieć 20. Ja już skończyłam rząd siódmy, czyli w siódmym rzędzie robiliśmy 20 takich motywów z trzech słupków łączonych razem górą. Oddzielaliśmy je pięcioma oczkami łańcuszka i
Robiąc następny, tu ominęliśmy jeden słupek. I teraz kończąc rząd, zrobimy troszkę inaczej. Czyli ja zrobię dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawinę nitkę, wbiję się w ten pierwszy motyw, tutaj w ten słupek, przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. Zrobię tu teraz pół słupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i zrobię pół słupek. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przejdę na kolejny łuk i zrobię pół słupek. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przejdę na kolejny łuk i zrobię pół słupek. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przejdę na kolejny łuk, zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przejdę na kolejny i zrobię pół słupek. I drodzy Państwo, tak robimy do końca tego rzędu i po skończeniu tego rzędu taki rząd łuków powtórzymy jeszcze raz, tak? Żeby nie pokazywać tego samego. Po skończeniu tego rzędu łuków, taki rząd łuków zrobimy jeszcze jeden. Ja już zrobiłam dwa rzędy łuków z pięciu oczek łańcuszka, czyli skończyłam dziewiąty rząd bombki. I teraz kończąc rząd, zrobimy troszkę inaczej, czyli dwa oczka łańcuszka, dwa razy nawinę nitkę, wbiję się w ten pierwszy półsłupek, przeciągnę przez dwie i przez dwie. Teraz tu zrobię półsłupek i dwa oczka łańcuszka, czyli to będzie jako pierwszy słupek. I na tym łuku zrobię jeszcze dwa słupki. Czyli razem zrobię trzy słupki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny łuk i powtórzę. Czyli zrobię raz, dwa i trzy. I znowu oczko łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i powtórzę. Czyli zrobię trzy słupki. Oczko łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i powtórzę trzy słupki. Czyli na każdym łuku w tym rzędzie robimy po trzy słupki, a przechodząc na kolejny łuk robimy jedno oczko łańcuszka. Czyli ja teraz zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny łuk i zrobię trzy słupki. I oczko łańcuszka, przejdę na kolejny łuk i powtórzę trzy słupki. I tak, drodzy Państwo, już pracujemy do końca rzędu. Czyli na każdym łuku robimy trzy słupki. I wszystkie te trzy słupki oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka. I ja już skończyłam rząd. Czyli na każdym łuku robiłam trzy słupki. Przechodząc na kolejny łuk robiłam oczko łańcuszka. I teraz przechodząc na... Kończąc rząd, oczywiście nie robię oczka łańcuszka, tylko się wbijam w trzecie oczko pierwszego słupka. Przeciągam nitkę przez jedną i przez dwie. I teraz tu zrobię pół słupek i dwa oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I na tej małej poprzeczce zrobię jeszcze dwa słupki, czyli będę miała trzy słupki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki, przejdę na tą małą poprzeczkę pomiędzy tymi słupkami i tu powtórzę trzy słupki. Raz, dwa i trzy.
I znowu oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki, przejdę na te oczko łańcuszka i zrobię tu trzy słupki. I znowu oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę trzy słupki, przejdę na tą małą poprzeczkę, na te oczko łańcuszka i powtórzę, czyli zrobię trzy słupki. I oczko łańcuszka, przejdę na kolejne oczko łańcuszka i powtórzę trzy słupki. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu, tak? Czyli oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejnym oczko łańcuszka i powtórzę i zrobię trzy słupki. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja skończyłam 11 rząd i w 11 rzędzie na tym każdym oczku łańcuszka pomiędzy słupkami z poprzedniego rzędu robiliśmy również 3 słupki i przechodząc na kolejne oczko łańcuszka robiliśmy również oczko łańcuszka. I teraz kończąc rząd wbije się w trzecie oczko pierwszego słupka, przeciągnę nitkę przez jedną i przez dwie. I teraz tu zrobię pół słupek i dwa oczka łańcuszka i to będzie jako pierwszy słupek. I na tej małej poprzeczce zrobię jeszcze dwa słupki. Czyli będę miała trzy słupki. I w tym rzędzie od razu nawinę nitkę, przejdę na te oczko łańcuszka i zrobię trzy słupki. I znowu od razu nawinę nitkę, ominę trzy słupki i przejdę od razu na oczko łańcuszka i zrobię trzy słupki. I od razu nawinę nitkę, ominę trzy słupki i przejdę na oczko łańcuszka i zrobię trzy słupki. Czyli na każdym tym oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu robimy trzy słupki i w tym rzędzie nie oddzielamy je żadnym oczkiem łańcuszka. Czyli zrobiłam trzy słupki, od razu nawinę nitkę, przejdę na kolejne oczko łańcuszka i zrobię trzy słupki. I nawinę nitkę i od razu przejdę na kolejne oczko łańcuszka i zrobię trzy słupki. I tak pracujemy do końca rzędu. Czyli na każdym tym oczku łańcuszka robimy trzy słupki i od razu przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka i również robimy trzy słupki. I ja już skończyłam rząd, czyli w tym rzędzie na każdym oczku łańcuszka robiliśmy trzy słupki i z tego trzeciego słupka od razu przechodziliśmy na kolejne oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu i również robiliśmy trzy słupki. Czyli teraz zakończę rząd, oczywiście wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka. Zrobię tu oczko łańcuszka i zrobimy pół słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym słupku zrobię jeszcze słupek. Ominę te dwa słupki i wbiję się w trzeci słupek, czyli to będzie pierwszy słupek z kolejnej trójki słupków, tak? Tu się wbiję, tu zrobię pół słupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i jeszcze na tym samym słupku zrobię słupek. Ominę te dwa słupki i w tym trzecim, czyli to będzie pierwszy słupek z kolejnych trzech, tu zrobię pół słupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, w tym samym miejscu zrobię jeszcze słupek, ominę dwa słupki i w trzecim zrobię pół słupek. I znowu oczko łańcuszka, nawinę nitkę i wbiję się w ten sam słupek i zrobię
słupek. Ominę dwa słupki i w trzecim zrobię pół słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i na tym samym półsłupku zrobię jeszcze słupek. I znowu ominę te dwa słupki w trzecim, czyli to jest pierwszy słupek z kolejnej trójki, tak? Tu zrobię półsłupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym słupku zrobię jeszcze słupek. I znowu ominę dwa słupki w trzecim, czyli to jest pierwszy słupek z kolejnej trójki, zrobię półsłupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym miejscu zrobię jeszcze słupek. I ominę dwa słupki i w trzecim zrobię półsłupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym słupku zrobię słupek. Ominę dwa słupki i w trzecim zrobię półsłupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym słupku zrobię słupek. Ominę dwa słupki, w trzecim zrobię półsłupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym słupku zrobię jeszcze słupek. I tak pracujemy do końca rzędu, tak? Czyli tak, omijam dwa słupki w trzecim, czyli to jest zawsze pierwszy słupek z kolejnych trzech. Tu zrobię pół słupek, oczko łańcuszka, nawinę nitkę, w tym samym miejscu zrobię jeszcze słupek i omijam znowu dwa słupki i w trzecim, czyli to jest pierwszy słupek z kolejnej trójki, robię pół słupek, oczko łańcuszka i w tym samym słupku jeszcze robię słupek. I tak pracujemy do końca rzędu. I ponieważ to był ostatni rząd, ja już robótkę zakończyłam. I teraz, drodzy Państwo, od tej strony, tak jak mówiłam na początku, tu wkładam balona. Przeciągniemy balona. I nadmuchamy bombkę. I tak będzie wyglądać bombka na balonie, a po usztywnieniu, tak jak Państwu pokazywałam na początku, bombka będzie wyglądać tak. A tak już wygląda bombka ozdobiona. No nic, życzę miłego dziergania i do usłyszenia.